Powiatowe Centrum Koordynacji podsumowuje działania. Tarcza antyinflacyjna działa, a paliwa coraz droższe. Za nami Kaziki 2022. Dzień dobry, Adam Kowalczyk, zapraszam na informacje. Blisko 200 obywateli Ukrainy znalazło już zakwaterowanie dzięki wsparciu Powiatowego Centrum Kryzysowego, działającego w Starostwie Powiatowym. Powiatowe Centrum Kryzysowe rozpoczęło swoje działanie już dwa dni po wybuchu wojny na Ukrainie. Wszystko po to, by jak najsprawniej zorganizować pomoc dla osób, które będą zmuszone uciekać z kraju przez polskie granice. W czasie działalności radomskiego PCK, czyli od soboty 26 lutego, udało się znaleźć tymczasowy dom dla blisko 200 obywateli Ukrainy. Tylko do południa, czyli w niespełna 12 godzin, dach nad głową znalazło kolejnych 15 osób. Jak mogliśmy się dowiedzieć, to dzięki centrum, które działa 12 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracuje tam 40 wolontariuszy. Pracując z formularzami elektronicznymi i oddzwaniając do wszystkich osób, które taki formularz elektroniczny wypełnią. Tych formularzy jest kilka. Chodzi o osoby, które mogą podzielić się, zaoferować darmowy transport do i z granicy, osoby, które chcą przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy, osoby, które chcą wspierać również zbiórkę darów. Obecnie w bazie lokali udało się zabezpieczyć 680 wolnych miejsc w 190 adresach w Radomiu i powiecie radomskim. Dodatkowo w ramach wsparcia zadeklarowało się 24 kierowców z autami. Osoby prywatne, przyjmujące, chwała i cześć i dziękczynienie. Naprawdę. Wielkie ukłony dla tych ludzi, ale mają swoją możliwość, jeśli chodzi o czas, jeśli chodzi o środki, jeśli chodzi o lokal. Ta możliwość, i wiemy to wszyscy, z czasem się będzie kończyć. Dlatego specustawa, dlatego propozycja wsparcia tych osób również finansowo. Niewielka kwota, ktoś powie, ale 40 zł na osobę, na całą dobę, to jest jakieś wsparcie konkretne. Od początku wojny wykonano już 10 kursów na polsko-ukraińską granicę, a na Ukrainę zawieziono blisko tonę darów o wartości 50 tysięcy złotych, między innymi do szpitali w Berdyczowie i we Lwowie. Prawie 7 zł za benzynę i olej napędowy. Tak wygląda sytuacja na stacjach benzynowych w kraju. Wielu dziwi, dlaczego ceny paliw rosną pomimo wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej. Problem wynika ze wzrostu ceny ropy naftowej na światowych rynkach. Ostatnie dni przyniosły drakońskie podwyżki cen na stacjach paliw. To nie tylko wynik wojny na Ukrainie i wzrostu cen ropy naftowej, ale też osłabienia złotego wobec dolara. Pomimo obniżenia VAT-u na paliwa z 23 na 8% w ramach tarczy antyinflacyjnej, ceny nadal mogą rosnąć. Gdybyśmy nie zastosowali tarczy, no to dzisiaj do tej ceny, którą mamy na stacjach benzynowych, powinniśmy dołożyć minimum 15%, więc dzisiaj litr paliwa w Polsce, gdybyśmy tego nie zrobili, kosztowałby ponad 8 zł. Więc też zwróćmy na to uwagę, Polska nie ma wpływu na ceny, po których kupuje paliwo. My nie jesteśmy w stanie zmusić państwo OPEC Plus do tego, żebyśmy im narzucili tą cenę. Ceny oleju napędowego w hurcie wzrosły od wybuchu wojny aż o 1/5, a benzyny już o 14%. Tak wynika z danych podawanych przez PKN Orlen. Cena paliwa składa się z dwóch podstawowych rzeczy. Z jednej strony to są ceny ropy na światowych giełdach, ich transport na poszczególne rynki. Tego nie zmienimy, na to nie mamy wpływu, że leżymy w takim miejscu i kupujemy ropę za takie, a nie inne pieniądze. I kwestia podatkowa. Kwestią podatkową, tak jak powiedziałem, akcyza jedna z najniższych, najniższa tak naprawdę, jaka jest możliwa w Unii Europejskiej i jedno z najniższych opodatkowań. Więc same zejście jeszcze niżej specjalnej reakcji, no tu nie ma zbyt wielu szans. Analitycy przewidują, że ceny nadal będą rosły. Zakończyła się tegoroczna edycja Kazików. Nagroda imienia świętego Kazimierza trafiła do Pawła Putona. Po raz trzeci w Wielkim Teście Wiedzy o Radomiu zwyciężyła grupa Radom Retrospekcja. Kaziki to coroczna impreza organizowana przez Resursę Obywatelską, która jest poświęcona patronowi Radomia, świętemu Kazimierzowi. Były wystawy, warsztaty czy promocje książek i komiksów. W tym roku odnotowaliśmy, moim zdaniem, bardzo duży sukces, dlatego że Kaziki otworzyły się bardzo na rodziny z dziećmi i na młodych ludzi. To jest bardzo ważne wydarzenie, bo ono tak naprawdę popularyzuje to nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne naszego miasta. Najwięcej działo się w niedzielę. Po raz pierwszy w historii zorganizowano
zorganizowano mały test wiedzy o Radomiu, w którym rywalizowały rodziny. Tuż po jego zakończeniu rozpoczęła się 9. edycja Wielkiego Testu Wiedzy o Radomiu. W wydarzeniu uczestniczyło kilka drużyn, które w 4 rundach odpowiadały na pytania. Było ich w sumie 40. Były one zróżnicowane. Oprócz samej historii Radomia nie zabrakło pytań o aktualności w naszym mieście. Trzeba było wykazać się również znajomością m.in. seriali czy gier. To jest dosyć skomplikowany proces, dlatego że Resursa zatrudnia wielu pracowników i większość z nich to pasjonaci. Każdy pasjonat ma swojego konika, swoje hobby. My prosimy wszystkich pracowników o opracowanie pytań, a potem poddajemy je starannej weryfikacji. Ostatecznie najlepszy okazał się zespół Radom Retrospekcja w składzie Barbara Łopyta, Grzegorz Siek i Jerzy Blejsz. W sumie zdobyli oni 33 punkty i o zaledwie jedno oczko wyprzedzili zespół Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Na 3. miejscu z dorobkiem 30 punktów uplasował się Klub Turystyki Rowerowej PTKK Orkan Radom. Staramy się podchodzić do tej rywalizacji bardzo z uśmiechem, humorem. Pytania zawsze nas zaskakują. W tym roku były mało historyczne, bardzo zróżnicowane. Znaczy były trudne. No, ostatnia część pytań była naprawdę trudna. To jest bardzo potrzebne, propaguje to wiedzę, historię Radomia. No, może zachęci troszkę młodych do zainteresowania się historią. Nagroda finansowa, która trafiła do zwycięzców, została przekazana na ręce prezydenta Radosława Witkowskiego i będzie przeznaczona na rzecz pomocy Ukrainie. Tuż po zakończeniu testu wręczono nagrodę imienia świętego Kazimierza. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 7 osób. Jarosława Kowalika, Barbarę Łopytę, Pawła Putona, Jana Rejczaka, Grzegorza Sieka, Stowarzyszenie Droga Mleczna oraz Adriana Szarego. Jury zdecydowało, że w ostatecznej trójce nominowanych, którzy będą walczyć o główną nagrodę, znajdą się Paweł Puton, Stowarzyszenie Droga Mleczna oraz Adrian Szary. Ostatecznie nagroda trafiła do pierwszego z wymienionych. Jestem bardzo zaskoczony tym, że komisja konkursowa postanowiła przyznać mi tę nagrodę. Jest to na pewno dla mnie bardzo miłe, ponieważ od wielu, wielu już lat, kilkudziesięciu, na pewno ponad 20 działam w sferze propagowania właśnie historii, tradycji, kultury Radomia. Jak informuje Resursa Obywatelska, Paweł Puton urodził się w 1983 roku w Radomiu. Jest regionalistą, miłośnikiem historii i dziedzictwa kulturowego Radomia oraz regionu radomskiego. Do nagrody został nominowany m.in. za książkę Radomskie Datarenki Adresowe, za koncepcję i redakcję pisma Radomskiej Inicjatywy Pocztówkowej Filokartysta Radomski oraz za przygotowanie zestawu pocztówek Sanktuaria Diecezji Radomskiej. 4 nowe wystawy pojawiły się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. To różnorodne prace, które podczas sobotniego wernisażu zachwyciły wszystkich zebranych. Pierwsza kolekcja to esencja zgrzytu autorstwa Piotra Nowaka, którą można oglądać w Muzeum Rzeźby Współczesnej. Esencja zgrzytu ma charakter przekrojowej podróży przez twórczość Nowaka, a tym samym przez różne historie, których doświadczył on w latach 2008-2022. Jest to wystawa koronna, ponieważ jest w formie najbardziej rozbudowanej dotychczas. Zaprezentowane prace powstały na przestrzeni lat 14 w krajach Europy, Azji. W galerii Oranżeria pojawiła się ekspozycja Trzy Gracje Jarosława Perszko. Kolekcja jest pretekstem do badania przez artystę struktury światła. Poprzez fakt zaistnienia jej w tym miejscu, mam nadzieję, że zajdzie ta relacja, kiedy całość jako budynek, jako miejsce zaistnieje jako jeden organizm. W galerii Kaplica otwarta została wystawa Częstotliwość napięć Szymona Popielca. Artysta przekształca znalezione przez siebie odpadki konsumpcyjnego świata w urządzenia będące w nieustannym ciągu przepływów i połączeń. Występujemy tutaj trochę w roli poszukiwaczy częstotliwości, która kieruje naszą rzeczywistością. Ta częstotliwość tak jakby się ujawnia poprzez splot czasu przeszłego. Wystawa Archetypy rzeźby, rysunek i grafika Józefa Kopczyńskiego jest dostępna w Galerii Długiej Muzeum Rzeźby Współczesnej. Jego córka Małgorzata Kopczyńska przedstawia rysunki i grafiki ojca. Będą to rysunki oraz grafiki rzeźbiarza. Dla mnie jest to niezwykle ważna, emocjonalna wystawa. Wszystkie 4 ekspozycje będą czynne do 3 maja. I to wszystko w tym wydaniu informacji. Ja zapraszam Państwa na magazyn sportowy i pogodę. Do zobaczenia.